wiem, że rozmiar nie ma znaczenia, a jednak ostatnio dziewczyna roześmiała mi się w twarz. Zdecydowanie odbiegam od normy. Czy naprawdę możliwe jest powiększenie penisa pompką albo przy pomocy suplementów? Czy operacja jest bezpieczna? A co, jak mi potem taki większy wacek nie stanie? Monika, problem z penisem czy z dziewczyną? Na pewno taka reakcja nie powinna wystąpić, tak? Na pewno w momencie, kiedy nawet kobieta zauważa problem, nie powinna wyśmiewać, ponieważ są to później problemy na całe życie. Według najnowszych takich światowych rekomendacji mówi się, że norma penisa w zwodzie, zawsze mówimy o wzwodzie, jest 13,6 cm. Więc bardzo często też badania pokazują, że mężczyźni swój penis uważają za dużo mniejszy niż jest. Okazuje się, że tylko 50% mężczyzn, ponad 50% jest zadowolonych z wielkości swojego penisa. Więc często tak naprawdę mężczyźni mają myślenie życzeniowe. Oni po prostu chcą, żeby ich penis był większy. Natomiast kobieta, trudno powiedzieć, jeżeli faktycznie tak zareagowała, a ten pan się naprawdę martwi, to niech pójdzie do urologa i niech oceni, jak wygląda jego penis. Natomiast na pewno niech nie ogląda filmów pornograficznych i niech nie porównuje swojego penisa, bo wiadomo, że te penisy są zupełnie inne, tak? Są powiększane sztucznie i nie do końca są prawdziwe. A ty powiedziałeś, że norma to 13,6 cm. Tak. I to jest ta sztywna taka granica? Nie, to nie jest sztywna. To nie jest sztywna norma. Nie, to jest tak naprawdę norma, poza którą średnio mniej więcej według krzywej Gaussa większość mężczyzn ma 13,6. Oczywiście są też różnice rasowe. Mówi się, że oczywiście penisy mężczyzn afroamerykańskich są troszeczkę większe. Penisy Azjatów są z kolei troszeczkę mniejsze. Dlatego to jest jakby norma ustalona mniej więcej dla populacji. Natomiast te 13,6 to jest długość, a mówi się też, że grubość ma znaczenie. Według kobiet i według badań w ogóle seksuologów większe znaczenie ma grubość penisa niż długość penisa, bo większość punktów erogennych jest na samym początku, tak, na samym wejściu do pochwy i tam się mieści większość punktów erogennych, natomiast długość nie jest tak ważna, chyba że pobudzamy tak zwane tylne sklepienie pochwy, które nazywa się kildesak i wtedy faktycznie długość może mieć znaczenie. Prawidłowy penis powinien być większy niż 7,5 cm. Jeżeli faktycznie penis w erekcji ma poniżej 7,5 cm, można się martwić i można go operować. Ale znowu, operacja nie jest wyjściem idealnym, ponieważ operacja powiększenia penisa polega głównie na przecięciu więzadeł wierzadłowych i penis wtedy w trakcie erekcji zmienia kąt erekcji, więc znowu mężczyźni nie zawsze są zadowoleni. Ale czy to właśnie wpływa potem na jakość doznań seksualnych? Na jakość doznań średnio, tak? Natomiast zmienia się kąt erekcji i niektórzy mężczyźni uważają, że też nie do końca ich to zadowala. Poza tym ważne, żeby wiedzieć, Agnieszka, że na przykład okazuje się, że większość mężczyzn, którzy zgłaszają się do takiej kliniki chirurgii plastycznej, w ogóle nie ma problemów z penisem. Często cierpią na tak zwaną dysmorfofobię, czyli wydaje im się, że ich penis jest za mały, podczas kiedy ich penis jest całkowicie prawidłowy. Jeżeli założymy, że jednak jest problem, to co poza operacją mniej inwazyjnego można by zaproponować? Nie no, wszystkie tam oczywiście suplementy diety, leki, które reklamują w każdym mailu, no to niekoniecznie można zaproponować. Nie da się tak naprawdę powiększyć członka suplementem diety. Jest operacja powiększenia na długość, jak powiedziałam, ale też oczywiście na szerokość, gdzie się po prostu wszczepia tkankę tłuszczową, żeby zwiększyć objętość penisa. Natomiast niektórzy mówią tak oczywiście trochę w żartach, że jak patrzymy na swój penis z góry, tak jak mężczyzna patrzy z góry i ma na przykład brzuch, to penis wydaje się mniejszy. Jak ma na przykład owłosienie łonowe, penis wydaje się mniejszy. Natomiast jak patrzę na takiego, na penis na przykład swojego sąsiada, w siłowni na przykład, albo gdzieś, to siłą rzeczy wydaje się większy, bo patrzymy na niego z przodu. W związku z tym mówi się, żeby mężczyźni schudli, ogolili owłosienie łonowe, nie? I wtedy penis będzie obiektywnie większy, znaczy subiektywnie większy. Oczywiście to są żarty, ale nie ma takiej metody idealnej, żeby powiększyć penis, żadne tam pompki i to jakby pompki to służą, jeżeli chodzi o, mogą po prostu spowodować erekcję, no więc erekcja sama w sobie wydłuża penis. Natomiast tak, żeby na stałe, to nie. Nasz użytkownik jeszcze pyta o tą operację, czy ona jest bezpieczna? Tak jak każda operacja może mieć powikłanie. Jeżeli faktycznie jest wymagana, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli kwestia jest to tylko i wyłącznie takiego podejścia czysto plastycznego, że człowiek ma problem bardziej z akceptowaniem siebie, a nie z tym, jaka jest rzeczywistość, to trzeba się zastanowić, czy jakby ryzyko warte jest tego, że faktycznie poprawi nam się samopoczucie na własny temat, bo często po takich operacjach też jest tak, że pacjent jest dalej niezadowolony z wielkości swojego członka, bo nie tutaj był problem. Jeszcze cytuję pytanie na koniec, czy potem taki większy wacek nie staje? Staje, bo to jakby nie ma tutaj dużego znaczenia. Jakby erekcja członka wynika zupełnie z innych rzeczy niż, no chyba, że jest faktycznie źle zrobiona operacja, ale to jakby nie o tym mówimy.
Panowie, patrzcie więc na swoje penisy nie z góry, a z innej perspektywy i w razie problemów piszcie do nas na dobryseks@agora.pl.